Cześć, witam serdecznie. Udało mi się zdobyć, moim zdaniem, bardzo ciekawą maszynę, gdyż jest to kosiarka akumulatorowa Viking MA400 i sporą ciekawostką jest to, że jest to maszyna z 2001 roku, więc ma na chwilę obecną 21 lat. Na dzisiejszym filmie postaram się nie tylko naprawić tę maszynę, gdyż na chwilę obecną ma drobną usterkę, przez którą nie działa, ale również, jeśli będzie działać, zobaczę, jaki ma rzeczywisty zasięg na tych bateriach oraz przede wszystkim postaram się zrobić kilka nawiązań, jak zmieniły się kosiarki akumulatorowe przez 21 lat, gdyż mam tu egzemplarz z tego roku Milwaukee. Będę mógł o jakichś tam różnicach lekko wspomnieć. Już sama informacja, że znalazłem kosiarkę akumulatorową, która ma 21 lat, jest dość ciekawa, gdyż wiele osób myśli, że jest to wymysł czasów obecnych, takie kosiarki akumulatorowe, a ciekawe jest to, że sprzęty akumulatorowe są z nami dłużej niż myślimy, od chociażby seryjnie produkowany Fiat Seicento w wersji elektrycznej zasilaną za pomocą energii z akumulatorów, powstał na wiele lat przed powstaniem firmy Tesla, która słynie dzisiaj z produkcji masowo elektrycznych samochodów, więc sprzęty akumulatorowe też już mają dość spory kawałek historii. Maszyna na chwilę obecną jest niesprawna. Ja ją kupiłem z uszkodzonym tym przewodem. Jest on przerwany w tym miejscu, więc najprawdopodobniej przy składaniu został rozerwany. Na razie go jakoś tam prowizorycznie naprawię, ale ponieważ są w środku akumulatory, tu może być jakieś napięcie, chociaż tu należy tylko zamknąć obieg i to jest napięcie zaledwie 24 V. Wolę odpiąć akumulatory, żeby nie było jakiegoś przypału, w tym celu zdejmę tą górną pokrywę. Choć mamy tu teoretycznie takie przerwanie obwodu, jest taka wtyczka zabezpieczająca, myślę, że bez tego już też w tym miejscu raczej nie będzie napięcia, no ale też przy okazji pokażę, jak to wygląda pod spodem, więc wykręcam te dwie śruby, te dwa wkręty. I zobaczcie, tu mamy w przedniej części silnik, a z tyłu są schowane dwa bardzo duże akumulatory. Zobaczcie, w jak śmieszny sposób oni fabrycznie wycięli obudowę w tym miejscu, żeby te akumulatory upchnąć tam głębiej. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ciekawy pomysł. Ogólnie ta obudowa, bo to jest model MA400, ale to było na przykład sprzedawane jako kosiarka Viking MB400 i tu normalnie w tej obudowie był wtedy silnik spalinowy i to też nie byle jaki, bo był tu bardzo duży model Brixen Stratton Quantum o pojemności 190 cm sześciennych. Są nawet fabrycznie pozostawione mocowania. On na te szersze mocowania był montowany. Ledwie się tu mieścił, ale faktycznie był montowany, więc spora ciekawostka. Więc w tej obudowie był silnik nie tylko spalinowy, ale była również sprzedawana jako kosiarka elektryczna, ale również jako po lekkiej modyfikacji przez producenta jako kosiarka akumulatorowa. Tu mamy jakąś płytkę, no ja na takich rzeczach to się praktycznie wcale nie znam. Mogę sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest spalony, więc mam nadzieję, że naprawa samego tego przewodu w tym przypadku wystarczy, więc odepnę najpierw akumulatory. Jeśli chodzi o baterie, da się je zdemontować bez problemu, bez demontażu silnika elektrycznego, który mieści się tutaj. No tak bardzo topornie Viking rozplanował ich umiejscowienie. Jest taki wkręt prosto w obudowę, wkręcony. Taki wspólny uchwyt tych akumulatorów, więc jest to zrobione bardzo surowo. Jeśli chodzi o baterie, z tego co widzę, nie są oryginalne, to są zamienniki firmy GoPart, nieco nawet mocniejsze niż fabrycznie stosowane, gdyż producent fabrycznie stosował tu baterie firmy Yuasa. No ja tak na akumulatorach znam się słabiej, to nie jest kanał Mr. Akumulator, ale z tego co wiem, no Yuasa robi takie jedne z lepszych baterii i faktycznie fabryczne baterie tej firmy, bo bardzo często akumulatorówki z tamtych lat korzystały z baterii firmy Yuasa, wytrzymywały nawet do 15 lat te baterie, więc ten wynik był naprawdę imponujący. Jeśli chodzi o te zamienniki, z nich prawdopodobnie nic nie będzie. Z tego co widzę, jeśli ktoś dobrze oznaczył, te są z 2013 roku. Zarówno ta bateria, czy tu też jest jakaś tabliczka. Tu na szczęście, znaczy niestety nikt nie zdrapał oznaczeń, więc nie wiemy z którego są roku. Jeśli chodzi o baterię, zaniepokoił mnie ten biały proszek w tym miejscu. I na szczęście nie podpiąłem tych baterii do ładowania, ponieważ z tego co widzę, no nie spotkałem się z takim przypadkiem. Ta bateria prawdopodobnie wybuchła. Ma liczne takie pęknięcia w tym miejscu. I no, raczej już się do niczego nie nadaje. Druga bateria, początkowo myślałem, że podbijały się te paski w tym miejscu, ale tą również baterię rozsadziło, więc być może uszkodzona jest ładowarka, która w porę nie odcina napięcia, dlatego też rozsadziło te baterie, obydwie pękły. Nie siedzę w tej branży, więc nie wiem, dlaczego tak mogło się stać, ale no, wygląda to zjawisko na bardzo, bardzo niebezpieczne, że w ten sposób one wybuchły, te baterie.
z dwóch stron tu też jest pęknięta. Jeśli ktoś wie, co mogło być przyczyną, może mi podpowiedzieć. Ja mimo wszystko spróbuję jeszcze tą maszynę uruchomić. Na potrzeby filmu zakupiłem dwie baterie BS, nie mylić z Brixen Straton. No chińskie baterie, koszt około 200-230 zł za sztukę. Z tego co widzę, teoretycznie ich pojemność jest nawet większa, gdyż jest to 20 Ah i spróbuję je tu zamontować. Te baterie, no mierzyłem je miernikiem, mają jakieś śmieciowe wartości, no ale są pęknięte, więc to nie ma żadnego znaczenia. Silnik powinien być sprawny, jeśli chodzi o parametry silnika, co prawda tabliczka znamionowa jest odwrotnie, ale no mniej więcej widzicie, jakie są parametry, więc spróbuję te baterie tu zamontować. Ale przed tym tak prowizorycznie naprawię ten przewód. No, skręcę to na początku na kostkę, żeby zobaczyć, czy w ogóle będzie jakaś reakcja. Czekam jeszcze, aż naładuje się druga bateria, ponieważ są to fabrycznie nowe baterie, one nigdy nie są naładowane na 100%, więc ja je jeszcze taką inteligentną ładowarką na boku naładuję na 100%, bo będę chciał sprawdzić rzeczywisty czas pracy na baterii, ponieważ ja nigdy nie miałem możliwości kosić taką starą kosiarką akumulatorową, bo one najczęściej są wyrzucane z powodu zużytych baterii, których no, bardzo często nie opłaca się wymienić, no bo tak jak w tym przypadku prawie 450 zł za same baterie. No jest to, jak patrząc na to, na tak niewielką akumulatorową kosiarkę sprzed 20 lat, no bardzo dużo. Mając tą chwilę, chciałbym wskazać taką największą różnicę na przestrzeni tych lat. Przede wszystkim pierwsze akumulatorówki były przewidziane na bardzo małe trawniki, na działki do 400 do 300 metrów kwadratowych na najmniejsze powierzchnie. Takie tylko się produkowano. Obecnie producenci szaleją, nawet jak w przypadku takiego Milwaukee, i robią duże, mocne maszyny na duże, otwarte przestrzenie z dużo szybszymi ładowarkami. Przede wszystkim same baterie są zupełnie inne. Teraz opieramy się już na bateriach litowo-jonowych, gdzie tutaj są jeszcze chyba zwykłe baterie kwasowo-ołowiowe, to się chyba nazywa. Chociaż są to już też baterie bezobsługowe, więc nieco nowsze niż na pewno pierwsze UASy. Starsze baterie miały tę wadę, że wraz ze spadkiem stanu naładowania malała też znacząco moc, gdzie takie litowo-jonowe baterie, których używamy w kosiarkach, w narzędziach akumulatorowych, zazwyczaj są bardzo mocne niemal do samego końca. Dopiero na sam koniec możemy wyczuć jakiś delikatny spadek. Tu to następowało znacznie wcześniej, zresztą zobaczę w końcu w praktyce, jak to wygląda z tymi bateriami. No i z obecnych kosiarek akumulatorowych wyciągamy baterie, wkładamy w ładowarkę i tyle. Możemy użyć tych baterii do innych elektronarzędzi. W przypadku pierwszych modeli mieliśmy takie śmieszne ładowarki z przewodem i wtyczką, którą trzeba było wpiąć w kosiarkę. Różne były te wtyczki w różnych modelach, to też nie było kiedyś zunifikowane. No i niestety tych baterii nie mogliśmy zastosować w innym urządzeniu. Było też je bardzo ciężko wyjąć na jakiś sezon zimowy, na postój maszyny, na czas pracy, więc to było bardzo utrudnione. W obecnych kosiarkach akumulatorowych no ten przeskok jest dość duży. Wyciągamy tę baterię, robimy z nią tak naprawdę co chcemy. Możemy schować w ciepłym pomieszczeniu, użyć w innej maszynie. Nie musimy podchodzić do kosiarki z kablem. Kiedyś tak wygodnie nie było. No i dobra, nowe akumulatory siedzą. Są już solidnie zamontowane. Zamykamy pokrywą i można testować. Przewód naprawiony mocno, tymczasowo, starą metodą, no ale przejście prądu powinno być. No dobra, i czas na próbę tego sprzętu. Jeszcze ta blokada. Jak się nie uruchomi, no to cały film jest do wyrzucenia, no bo jak będę nagrywał o niesprawnej maszynie? Świeci się zielona dioda kontrolna. Trochę długo startuje. Ale działa. Ja nie tracę energii. Idę z ciekawości, zobaczę na działce z tyłu. Akurat trawa jest do koszenia. Ile uda się nią skosić na tych nowych, całkowicie naładowanych bateriach. Przy czwartym pasku kosz pełny. Zobaczmy z ciekawości, jak napełniła. No, trochę słabiutko, ale ta trawa jest na nią za wysoka.
Szczerze, to już mi się trochę znudziło to koszenie. Patrzcie, ile już opękałem. I dalej nie chcę zdychać. Oj. Nie ukrywam, że jestem troszkę w szoku. Zobaczcie, ile tu było przejazdów, ile jest małych tych paseczków. Skosiłem jeszcze tam po prawej stronie od domu i ona wciąż działa. No, troszkę mnie zdziwił ten zasięg, no bo to są starego typu baterie. To jest za mała kosiarka jak na tą wysoką trawę, ale cały czas jeszcze kosi. Mało tego, nie odnotowałem jeszcze spadku mocy. Teraz troszkę pokoszę tu między tymi malinami, no bo już za bardzo nie mam gdzie znaleźć działki. Najwyżej to dodam do całej objętości, no ale ta trawa nie jest też taka mała. Spójrzcie, jak to wygląda tu w tym miejscu. Także no, maszyna będzie miała co kosić. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że tu się już wyładuje, bo już mi się troszkę znudziło. Mam też inne rzeczy dzisiaj na głowie. Między malinami już wykosiłem, ale jednak czuć już lekki spadek mocy. Dodatkowo jak tak wjadę w głębszą trawę, zacznie świecić czerwona dioda i kosiarka się wyłączy, więc są już baterie na wyczerpaniu. Zobaczcie zresztą sami. Tak wjadę szybciej. O, widzicie? Ale jeśli to zignorujemy, można ją jeszcze raz włączyć i wolniej, ale wciąż kosić. No to już będzie na tyle niestety. Mimo wszystko, no kurczę, zasięg jest dość imponujący. Ja z ręką na sercu powiem, że spodziewałem się co najmniej połowy mniej. Ja to zmierzę dopiero po filmie, ale prognozuję, że jest to około 500-600 metrów kwadratowych przy dość ciężkich warunkach. Natomiast fakt, że jak na dwie tak duże baterie 12-woltowe o pojemności 20 amperogodzin, raczej spodziewałem się troszeczkę większej mocy. Moc jest taka, no jak kosiarka elektryczna o mocy 700 W. Zresztą tu jest w ogóle wzmianka tak, że jest to kosiarka o mocy 700, że tu jest silnik o mocy 750 W. No i w sumie nie wiem, czy to ma odnośnik 24, a 230 V, ale no uważam, że faktycznie gdzieś mniej więcej tej mocy jest ta maszyna. Jeszcze może omówię kilka jej cech, bo tak naprawdę nie omówiłem tej maszyny, także jeszcze zobaczcie w ogóle, co my tu mamy na wyposażeniu. Masa własna wraz z akumulatorami tej maszyny to aż 31 kg. Norma głośności LWA to 93 dB, faktycznie jest cichsza niż niemal wszystkie kosiarki spalinowe. Wszystkie koła podnosi się razem. Jak to w Wikingu, regulacja 6-stopniowa, mamy to fajnie wyrysowane na koszu. Nie ma tu oczywiście napędu, wszystkie koła są łożyskowane. Obudowa jest z tworzywa. Pod spodem mamy taki sam nóż i taką samą piastę jak w zwykłej wersji spalinowej, więc w zwykłym Wikingu MB400. Więc ta kosa jest naprawdę imponujących rozmiarów. Jest to też bardzo twardy nóż. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był może drugi od nowości nóż z bardzo twardej stali jest. Wolno te ostrza się tępią. I nawet mimo tego, że tu mam nóż bardzo odstępiony i tak bardzo fajnie ta maszyna kosiła tę trawę. Te Wikingi bardzo rzadko gdzieś pękały, wyłamywały się, no bo są po całym obwodzie wzmocnione. Ten silnik nie ma też aż takiej mocy, by tak rozpędzić kamień, by coś tu wyłupać. Więc tak jak widać, wszystko jest w 100% niepęknięte, nieuszkodzone. Koła z tyłu nie ma żadnego luzu, są to koła łożyskowane, łożyska są tu na bank fabryczne. Z przodu delikatny luz jest, chociaż też bez dramatu, nie trzeba tu interweniować. W ogóle najzabawniejsze jest to, że mimo 21 lat na karku jest to maszyna w 99% sprawna. Nie są uszkodzone nigdzie rączki, wszystkie pokrętła są fabryczne, można tu te rączki złożyć, jest tylko jedna regulacja wysokości, włącznik działa, kosz, mimo że ta klapka jest z tworzywa, już się lekko powyginała od wieku, ten plastik też tu troszkę stwardniał, wciąż pokazuje, w którym momencie należy opróżnić kosz. Kosz jest cały, jego zawiasy działają, język z przodu, ten taki, który wybiera trawę z tunelu, jest cały. Bez problemu możemy ten kosz do opróżniania otworzyć. Wszystko w tej maszynie jest tak naprawdę sprawne. Jedyna rzecz to z winy właściciela poprzedniego urwany przewód i też nie ma tu
taka powinna być fajna osłonka przezroczysta, która nam to wszystko w tym miejscu zamyka. Niestety jej nie ma, gdzieś odpadła. Ciekawe, czy jeszcze dałoby się ją zakupić. A maszyna jest troszkę brudna, ja nawet nie miałem dziś czasu, to jest taki w ogóle film troszkę na spontanie jej doczyścić. Jest brudna, ale poza tym, tak jak widać, no jest w pełni sprawna. Wiadomo, że nie mamy pewności, ile to nowe baterie wytrzymają. Można kupić te, które były fabrycznie, baterie firmy Yuasa. Kosztują około 320 zł za sztukę, więc razem 640. Ale też nie ma pewności, czy ta Yuasa w dzisiejszych czasach to jest ta sama firma, co w 2001 roku, czy ich trwałość będzie taka sama. Minusem jest też to, że za pomocą tej niezbyt dużej ładowarki ta maszyna będzie się teraz ładować pewnie około 5 godzin, że to naprawdę dużo potrwa, więc jeśli chciałbym dokosić resztę działki, no to dziś już na pewno bym nie zdążył. W obecnych kosiarkach jest to dużo szybsze. I chociaż ja całym sercem wciąż jestem za spalinówkami, naprawiam je przez większość życia, no to cóż, trudno nie pokazać na tym przykładzie, że kosiarki akumulatorowe też mają sporo plusów. Chociażby zobaczcie, że w tej maszynie nie musimy się martwić o to, czy przez ostatnie 20 lat prawidłowo wymienialiśmy olej, czy filtr powietrza był czysty, czy świece trzeba wymienić. Nie martwimy się o to, że może już by trzeba wymienić pierścienie. Silnik spalinowy ma też dużo większe wibracje podczas pracy, więc często w tych Wikingach łożyska w kołach to już leżą, wytrzaskają się troszkę mocowania silnika. To są rzeczy normalne, no bo silnik spalinowy jednocylindrowy wibruje jednak bardziej. Tu z powodu tego znacznie bardziej gładko pracującego silnika takie rzeczy nie występują. No i ta maszyna, poza tą cholernie drogą, bo to trzeba przyznać, wymianą baterii, nie wymaga innych napraw. Ale jest też druga strona medalu, nie ma co ukrywać, że w przypadku silnika spalinowego silnik można dokręcić, koszt kupienia 8 łożysk do kół też będzie niższy niż wymiana samych akumulatorów, więc wszystko ma wady i zalety, ale uważam, że kosiarki akumulatorowe nie są wcale tak głupie, jak wiele osób uważa i nawet ten egzemplarz po 21 latach pracy wciąż jest w stanie zaskoczyć dużymi plusami podczas koszenia. Teraz, bo jest już dokładnie 17 minut po 20, idę tę maszynę podpiąć do ładowania, zobaczę, czy nic niepokojącego nie będzie się działo podczas ładowania, czy znów nie rozsadzi baterii, tak jak to było z poprzednimi, zobaczę, jak długi czas będą się one ładować, dam o tym w tym miejscu znać, czy coś takiego nie wystąpiło, ale podejrzewam, że tak nie będzie. Myślę, że stare baterie przeładowały się, ponieważ nie były już w stanie zapewnić maksymalnego prądu, który wychwyciłaby ładowarka i ładowały się bez końca, przegotowały się, aż obydwie strzeliły, także myślę, że coś takiego tu raczej nie występuje. Jeśli coś, to trzeba będzie wymienić ładowarkę. Na sam koniec dajcie znać w komentarzach, czy uważacie ten projekt za udany. Czy jeśli 20 lat temu mielibyście wejść do sklepu Wikinga i kupić kosiarkę na działkę do powierzchni 400 m², to czy wzięlibyście model MA400 akumulatorowy, czy jednak MB400 z silnikiem spalinowym? Jak możecie, to uzasadnijcie. Dlaczego? No bo wasze zdanie bardzo mnie w tej kwestii interesuje. Być może ten film was tak troszeczkę przekonał, że no nie jest to taki produkt głupi. Na dziś to wszystko, bo i tak już mnie ledwie widać, jest tak ciemno. Przepraszam za takie warunki, ale no jest szczyt sezonu, jest co robić. Także dzięki bardzo za poświęcony czas. Zapraszam do pozostałych filmów. Na razie, cześć. Ładowareczka.